Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 15 grudnia, gdzieś rano. Dzisiaj będziemy czyścić zboże pod siew. Będzie to mieszanka tegoroczna, skoszona, jak była wilgotna i troszkę od lasu była niedojrzała. Ale tu młynek, wialnia, jak to nazywa, dokładnie to oczyści. Tu mamy wagę, będziemy ważyć. Tu mamy kilka wiaderek mieszanki. Tu mamy młynek zasypany pełny. Sprzęt tak wygląda. No wiadomo, jak każdy młynek. Dwie przegródki, trzecia tutaj na dół. Leci najgorsze. Tutaj mamy drugi lejek. Tam mamy pierwszy. Tutaj ładniejsze będzie lecieć, z tego będziemy brać. I zaczynamy pracę. Dzisiaj jestem z Oskarem. Razem będziemy pracować. Potem, jak to zrobimy, będziemy paszę robić. To, co ostatnio na filmie mówiłem, ze złożenia zrębek. Ale tego już nie będę nagrywał, to na kiedy indziej zostawię. I zaczynamy pracę. Pierwszy worek, 40 kilo równe. Jak widzicie, robota idzie na pełnych obrotach. Młynkowanie zakończone. Tutaj mamy 260 kg mieszanki. Powinno wystarczyć. Tutaj odeszło tyle plowów, zanieczyszczeń. Praktycznie sama słoma, jakieś przetrącone ziarna. Tu trzeba posprzątać. Tam się kończy. No, zaczęło się szutować. No, deszcz zaczyna padać. I tyle, zboże trzeba wywieźć w suche miejsce i koniec. W tym vlogu to było na tyle, pozdrawiam wszystkich, na razie i cześć.